Kabinę do opuściłem o własnych siłach. Nie zawiodłem się na pielęgniarce, nie było jej. Postanowiłem, pomimo bólu i zamroczenia, wrócić tą samą drogą, którą tu przypełzłem. I to już nie okazało się dla mnie takie proste. W końcu byłem w tym szpitalu po raz pierwszy. Co prawda, droga była prosta. Tak przynajmniej mi się wydawało. Po przejściu mniej więcej tego samego dystansu, co z pielęgniarką, okazało się, że jestem w zupełnie innym miejscu, niż izba przyjęć. A z powrotem nie ma jak wrócić, bo drzwi zamykane są zamkiem elektronicznym. Poczułem się jak w filmie Winczęco Natalii Cube, tylko nie wiedziałem, która część szpitala jest zaminowana. W końcu po konsultacjach z osobnikami w białych i zielonych hitlach udało mi się wrócić w miejsce startu na Izbę przyjęć. Tu już nie wpuszczono mnie do pokoiku przyjęcia, a poproszono o poczekanie na korytarzu. Oczywiście miałem wgląd do wnętrza pokoju przez niezamykające się drzwi. W sumie siedziałem i czekałem tam około godziny. To rewelacyjnie szybko, jak na warunki w ły. W tym czasie nie pozostało mi nic innego do roboty, jak rozglądanie się dookoła i obserwacja współtowarzyszy tej podróży. Ból trochę został ogłuszony dużą dawką leku przeciwbólowego, więc obserwowałem. Po mojej prawej stronie przez czas jakiś siedział facet w okularach. Każdemu, kto przechodził obok, marudził, że ma złamaną nogę i że spadł ze schodów. I każdego lekarza pytał, czy coś już wiadomo? Po pół godzinie przechodzący obok lekarz minął go, po czym zatrzymał się i cofnął. Stanął koło połamańca, zerknął w papiery i powiedział Nie ma pan złamania. I sobie poszedł dalej. Pan w okularach posmutniał. Nie miał już kogo zaczepiać i chwalić się swoim złamaniem. Zszedł na dalszy plan. To boli. Kiedy go zabrali na jego miejsce pojawiła się starsza kobieta na łóżku przywieziona przez karetkę. Nie miała tyle szczęścia co ja. Nie wjechała od razu do pokoju badań. Leżała i leżała. A że leżała niedaleko drzwi dla karetek, to było jej zimno. Podobnie jak połamaniec, próbowała zaczepiać każdego i informować go, że jest jej zimno. No nic dziwnego to był styczeń, a ona w samej piżamie leżała na łóżku. Prosto w przeciągu. Jakiś litościwy sanitariusz przestawił ją jakiś metr w moją stronę. To coś jakby samobójcy stojącemu na moście z kamieniem u szyi pomalować ten kamień w radosne wzorki. Wreszcie ktoś z personelu postanowił się zlitować i podał jej koc. A kiedy już udało jej się nim okryć, zabrano ją na badania. I zdjęto koc. Własność szpitala w końcu. Żeby nie było nudno, policjanci przeprowadzili jakiegoś gościa w kajdankach. Nie pytałem ich co połknął, bo to duży nietakt. A na sam koniec, zanim nie poproszono mnie ponownie do pokoju, karetka przywiozła źle pachnącą panią. No dobrze, nie owijajmy w bawełnę. Śmierdziała jak nieopróżniona przez miesiąc był z organicznymi odpadkami. Postawiono ją na łóżku zaraz koło drzwi wyjściowych. Ktoś zapewne postanowił zadbać o powonienie innych osób na izbie przyjęć. Niestety, fizyka ma pewne stałe. Zimne powietrze z ciągle otwieranych drzwi wpychało zapachy do środka. Najgorzej zareagowała dwudziestoparoletnia panienka, która siedziała po mojej prawej stronie. Zatkała nos palcami, pokazując umalowane we wzorki paznokcie. Nadmieniła też coś o paskudnym smrodzie i wrze się chyba zżyka. Nie wiem, ale nie odczułem dla niej żadnego współczucia. Nawet czekałem na zapowiadanego pawia, ale panienka uciekła na koniec korytarza. Rozejrzałem się po twarzach innych pacjentów. W ich oczach było wręcz widać nienawiść do tej kobiety. Za to, że śmierdzi. Nie usprawiedliwiałem jej smrodu, ani też nie potępiałem. Życie jest różne dla człowieka. Jeden je małże, inny je resztki. Ona była po prostu człowiekiem. Starym człowiekiem. Nic więcej. Oni wypchnęliby ją na ulicę tylko dla wygody swojego powonienia. Ekipa szpitala nie wykazała jej współczucia. Zresztą nie od tego ona jest. Ma ratować życie i leczyć, a nie współczuć. Po prostu zabrano panią do wanny i wykąpano. Przebrano w szpitalną piżamę i spakowano jej śmierdzące ubranie do worka. Dla kogoś, kto zobaczył ją po tym fakcie, była już tylko cierpiącą, miłą staruszką. Dziwny jest ten świat. Miał rację Czesław Niemen pisząc tą piosenkę. W końcu przyszła kolej na mnie, zaproszono mnie do pokoju i kazano usiąść. Tym razem już nie położyć się, to już duży sukces. Czekałem na wyrok. Młody lekarz po obejrzeniu zdjęcia rentgenowskiego orzekł: Zapalenie opłucnej, zostaje pan w szpitalu. Położymy pana na razie na korytarzu. No i tam po co od razu na korytarzu pomyślałem: Postawcie mnie koło śmietnika, będę miał dużo powietrza, a i z resztek się wyżywię. Lekarz wyjaśnił mi, że po prostu nie mają miejsc, no i co on ma zrobić, jak mnie musi przyjąć. Zapytałem, czy muszę zostać. Okazało się, że mogę oczywiście odmówić. Wtedy dostanę receptę na leki, nakaz leżenia w wirku i w sumie nic więcej w szpitalu bym nie dostał. Postawiony przed wyborem zacisza domowego i korytarza w szpitalu, wybrałem to pierwsze. Patrząc z perspektywy czasu, być może to był błąd, ale nie sposób tego ocenić. Miesiąc luty w zasadzie przeleżałem w łóżku. Dolekliwości związane z zapaleniem opłucnej zaczęły ustępować. Nie czułem już takiego bólu, oddech się polepszył, ale i tak w połowie miesiąca musiałem wyzwać internistę, który zadecydował o przedłużeniu leczenia antybiotykami. Bardzo niepokoiło mnie potężne zmęczenie po kilku krokach i zatykanie w płucach. Lekarz zrzucał to na karb jeszcze niedoleczonego zapalenia. Stwierdził na początku marca, że jeśli mi to nie przejdzie, to skieruje mnie do specjalisty. Czyli droga NFZ-u. Oczekiwanie na specjalistę pół roku. A mnie dusi dzisiaj. Na kogo to obchodzi? Na początku marca, dzięki prywatnym koneksjom, kolega kolegi ministra znał żonę pewnego anestezjologa, którego szwagier zakładał kiedyś kafelki u jednego takiego. Udało mi się dostać do pulmonologa. Bo mój stan się nie polepszał, a powinien. Coś było nie tak. Pulmonolog Posłuchał, zadał dwa pytania i powiedział, proszę pana, pierwsza rzecz, którą pan powinien zrobić, to zbadać krew na poziom dedimerów. Niech pan nie łazi na żadne prześwietlenia płuc, tylko niech pan najpierw zrobi krew. Bo jeśli ma pan zator w płucach, to jest to śmiertelna choroba i trzeba działać od razu. Kurwa, dlaczego tego nie rozumie NFZ? Jeszcze tego samego dnia zrobiłem krew. Na następny dzień zadzwoniła pielęgniarka, która zobaczyła moje wyniki i zapytała, czy mam mi wezwać karetkę. Podziękowałem. Stwierdziłem, że to trochę za dużo karetek jak na tak krótki czas. Następnego dnia poszedłem do ośrodka zdrowia, do pierwszego lepszego lekarza z wynikiem krwi i poprosiłem o skierowanie do szpitala. Chciałem to zrobić wszystko kulturalnie i zgodnie z przepisami, oraz zgodnie z bólem w klatce piersiowej, wieszającym się oddechem i potami, które na mnie występowały. Następnego dnia ląduję w przychodni rejonowej. Trafiłem na panią dr K. To taka stara raszpla. Która już kilka razy mnie badała pod nieobecność doktora W, mojego internisty. Nie cierpię tej baby, bo jest kretynką i takim małym cwaniaczkiem. W tym krytycznym momencie przekonuje się o jej kretynizmie. Przychodni robią mi EKG, przedstawiam wyniki krwi zbijącymi na alarm dedimerami i proszę o skierowanie do szpitala. Panika jest lekko przerażona. To na jaki oddział pana skierować? Pyta. Mnie, pyta. To ja jestem lekarzem, czy ona? Ma moje wyniki. Wierzę, że przechodziłem zapalenie opłucnej. Na pediatrię, chce mi się odpowiedzieć. Ale nie mam siły. Pani K kieruje mnie na kardiologię do najbliższego szpitala imienia B. Lekarz pulmonolog mówił o innych szpitalach, ale dlaczego mam nie wierzyć pani K? Przecież ona jest lekarzem. Dba o moje zdrowie i moje dobro. Okej, okay. wracam do domu, pakuję się, wzywam taksówkę i jadę do szpitala imienia B. Docieram pod samą Izbę Przyjęć.